Witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Łukasz, to jest kolejny odcinek z Fear. No i cóż, ostatnio skończyliśmy na tym miejscu, gdzie szykowała się chyba duża rozwałka. Z tyłu zajść, co? Też mam inteligencję, tylko swoją. Fakt się. O, no. Walcie się. I idziemy dalej. Gdzie on jest, no? Został tylko jeden. Dobra. Pozbierajmy amunicję, ale... Gdzie tam amunicja? Jeszcze jeden. Ojej, ale te ich krzyki są przerażające. No tak, komisja poznikała, żeby było ciekawiej. No nie wszędzie, ale poznikała w większości. Dobra. Ja ten moment chyba widziałem na jakimś tym trailerze, coś takiego. Coś kojarzy to miejsce. Widzę, że licho nas nabojami jest. Oczywiście mamy się o tą broń. O, apteczka jak miło. W końcu użyłem granatu, wow, przydał się, nie? Kawakaj. To niedobry pomysł. Kurde, ich tam jest, jak grzyby w podeszwie. Jakie życie to nie widzę. I oto. Oh shit, on... Ali tu jest. Saving. No i czas bawić się nową bronią. A do tego wyzbierać amunicję. Do tamtej oczywiście. Widzę, że te granaty są jednak przydatne. Spauzuję albo zrobię, no, cięcie zrobię. Będzie safe. Założymy się, że będzie safe i pewnie pominimy. Znaczy, no, pewnie będzie safe. Gdzie to jest, gdy nie ma wrogów? Gdy
dzieją się dziwne rzeczy. Przykład. O, widelka. Miło. Te bardzo dziwne rzeczy to są przykład. According to police, an explosion that leveled a dockside warehouse this evening was most likely the result of an industrial accident. No injuries have been reported, but emergency workers are still on the scene. O, ja przyjdę na muzyczkę. Będą wrogowie. Czuję to. Dupa, nie. Aha, chyba wiem. Podniesie się tam poziom wody pewnie, czy coś takiego. Będę mógł przejść na drugą stronę. Wiedziałem. Jak Penumrze normalnie. Aż mi się przypomniało te niemiłe momenty z Penumrą. Rek. Tyle bulwersów. I Penumrze było. Nie powinni mi widzieć, jest tak ciemno. Chyba wiedzą, że ja tu jestem, co? Dobra ta broń jest. Kurde, zapomniałem, o której zacząłem kręcić. Trudno. O yeah. Gdzieś teraz nie dużo amunicji do tej strzelby, bo będzie flare trafić. Nie. W grach jest tak, że mamy dużo apteczek, a później mamy, że mamy ich nadmiar, a później co do czego przechodzi, to nie mamy ich w ogóle. Mina zbliżeniowa? Piątka. Aha, wybucha, dobra. Po prostu mina. Powiedz się, co tutaj. Nie widzę ich, tym jest problem. Jak uciekł? Jak uciekł, gdy do tego kolega dostał? Broń. Kurde, mi bardziej pro. Granata dla upewnienia siebie. I że dla upewnienia się. Czul. Miał shotgun, widzę. Ammo.
Sejwik, idziemy dalej. Fuck this shit. Chyba obejrzał Cats Vegas 3. Tylko zapomnę spadochronu. Dobra, mam 10 apteczek, więc użyjemy. Kurde, nie! O, dawaj. Ja mam shota. Chyba jest limitem, bo ten pasek jak dochodzi do końca, to mi się wydaje, że już później jest maksymalna ilość. Co to jest? Mamo. Piątka. Aha, że piątką zmieniam z granatów na tego, dobra. Nie. No wiem, że za ścianą. Co to za to w ogóle wylazło? To nie był człowiek nawet chyba. Co to kurde było? What the fuck, co to jest? Co to jest, powiedzcie mi lepiej ludzie. Śmiertelny, to jest głupie. Może mu przytupić shota. Kurde, tego się nie da zniszczyć. Granatem cię. Jakiś armor głupia. Co ja mam teraz wziąć, ludzie? Czy shota? To do tego będę pewnie miał rzadką amunicję. Ale pewnie będzie dobra na nich. Więc ja biorę to. Bo pewnie mi się na nich przyda. Bo oni kurde coś... Co, ale co to jest? Co są za żołnierze? Jaki pancerz on gruby miał? Ale w pewnym momencie save'a sobie zrobimy, akurat by on wychodził. Super żołnierze. Gdzie więcej? Odwrót? To nie wyjdzie ten wielki. Kamizelka. Apteczka. No kurde, gdybym tutaj niższy, to bym tego nie dostał. No i widzicie. Exploring, bardzo co to jest. O, permanentne życie. O kurde, dobrze to zauważyłem. Jak się dostać w ogóle? Tędy jakoś, nie? O tak. No i pięknie, permanentne. Permanentnie zwiększone życie. O, 5. Mamy 115 życia. Ciekawe, to są jakieś inne bonusy, zapiszę sobie aż. Tak, okej, idziemy. Odgłosy wodek z Gotika. Może się dwójki. Czy tam jedynki też. No nie mówcie, że nie. Jeśli filmuję moją serię, to na pewno. Na pewno się skapnie, że to są dźwięki z Gotika. Znaczy no, przynajmniej tak samo brzmią ta woda. Normalnie nie będę miał pójść, prawda? No to jeszcze nie.
Będziemy chciał tam przejść. No. Mogę jakoś baksem tam przejść? Nie da się przedostać. Chociaż nie mógłbym. W sumie mógłbym. Ty, kur. Tam nie doskoczę, no nie ma takiej lipy, no. Chociaż. Podobno nic nie ma raczej. Na pewno jakieś takie tam bonusy są dobre. Dobra, nie da rady. Rzeczywiście. No więc... O, tak. Idziemy. Ja nie mogę tędy jakoś tam przejść, nie? Strzelba bojowa, tak. Teraz chyba zaczynają się elementy horroru, ale mi się wydaje, że będzie to odcinek, że się do końca jeszcze jakieś 5 minut tak pogramy. O, amunicja. Ach. Chodzi o tę broń pewnie. No, zbyt pusto jest. Zaraz się będzie działo. Nie, chyba tędy szedłem nawet. Chodzę. Nie wiem, co jest. Tak, szedłem tędy. No. Tędy nie da rady wejść. Nie mogę tu nic raczej podnieść, więc... Tu jakiś tylko room zwykły. No ale kurde... No załóżmy, że już dotarłem tutaj, nie? To te... się nie przesuną tak za darmo. Danger, ta danger. No to mamy problem. No nie przejdę tędy, nie ma lipy, no. Tędy nie. O! Dobra, nieważne, ja nic nie mówiłem. Się już nie dałoby rady posłuchać. Dobra, nieważne. Dobra, zużyjmy na premium sobie jeszcze 5 i proszę bardzo, chociażby, żeby nic się nie marnowało. Głupimy. To czemu mi sygnał gra, jak podszedłem tam? Nie wiem. Może gra chciała, żebym tak myślał. Kurde, nie takie rumy. Zaczyna się, co? Aż se save, skoro się zaczyna. Where is Alma? I don't know what you're talking about. Some secrets get buried deeper than others, but I know where to dig. No, wait! You've got the wrong guy! Hush now, Mr. Moody. The time for talk is done. Please, no! Alma? To chyba taki proszek do pieczenia, nie? No i kolejne... A, pewnie to mam rozdupić. Dobrze, rozumiem. Kawały dobra robię. No nie w tym miejscu, nie? No cóż, nie odcinek trwa, więc w następnym odcinku zaczniemy od strasznego momentu. W tym nic takiego się strasznego nie działo. Tylko sobie zapiszę grę. Nie wiem, odcinek trwa chyba ponad pół godziny, powinien trwać. No cóż, jeśli chodzi o ten odcinek, to nie zapomnijcie ocenić filmu i zobaczymy w kolejnym odcinku z Fira. Trzymajcie się, cześć!